potrzebnego odczytania do dużo zagrożeń. Uchwała sprawa, że dotyczy zamierzenia na inwestycyjnego nauczycielego chodzę. To jest nowa, która już wraca po raz któryś trzeci albo nawet czwarty. Wystarczy może tak. Zostawię Jacek Gaś, to będzie zdanie. O, jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy, gdzie to jest, no to na to potem w jakim się będzie to być jasne. Ja bym się ograniczył do zestawienia poprzedniego projektu, dlatego to jest też komisja jednogłośnie opiniowała to negatywnie, ponieważ najnowszy wniosek ma przewiduje jeszcze bardziej intensywną zabudowę, jeszcze większe parametry, jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową, o powierzchnię zabudowy. W starym wniosku powierzchnia zabudowy to była 3000 m², w nowym 480. Starym powierzchnia użytkowa to było około 1000 m², a w nowym 1150. Także no konsekwentnie konsekwentnie, że ta działka nie nadaje się zabudowy do tego wydania. Naszym zdaniem. Naszym zdaniem. Odpowiadam do spółdzielnym zdaniem. Ja byłam na spotkaniu w Wydziale Architektury. Jest pozytywna analiza urbanistyczna, ale pozwoliłam sobie tam napisać, tak jak mówiłam, to raz, a drugie, że no niestety jest taki pan załatwiacz, który umie załatwiać rzeczy nie do załatwienia, więc widzę, że tam znów kolędują przy tej pozycji. Ale prawie na pani prosi. To głosy mówimy, jak sprawa jest jedyna. Dziękuję za zaproszenie, panie burmistrzu. Czy coś jeszcze? Opinia jest pozytywna zarządu, to znaczy pozytywna do opinii negatywna. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa dla tego za przyjęcie uchwały w drugim druku nr 2? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 1 za przeła uchwały w drugim druku nr 2. I tak, proszę Państwa, projekt uchwały zarządu w sprawie powierzonych na 2013 rok. Czy to... Przepraszam. Chodzi o to, że zwrócił się do nas o zdeklarowanie, czy remonty naszej dzielnicy w zakresie zadań powierzonych będzie wykonywała firma utrzymaniowa, czy będzie to czarna, przytacza jakaś inna możliwość. Na zarządzie to analizowaliśmy i uznaliśmy, że w związku z tym, że tych środków jest mniej, patrząc również na zarządzenie prezydenta, że po inwestycjach, środki, czyli po przetargach, nawet jak wyjdzie tanie, te środki wracają z powrotem do budżetu miasta. W związku z tym wydaje się, że bardziej mobilne, pani Basiu, wydaje się, że bardziej mobilne i efektywne wykorzystywanie środków będzie poprzez możliwość korzystania z firmy utrzymaniowej, tak jak było to ostatnich 2 lat. Środków jest mniej, te zakresy są często, dobrze Państwo wiecie, że my sami je też zmieniamy, mało pisujemy. Po drugie, no wydaje się, że to bardziej jest mobilne. Jest pozytywna opinia Komisji Infrastruktury, tak? Niestety nie. Posiedzenie się nie odbyło z uwagi na brak kworum. Pan Nowak. To się może zdać. Ale to wyjaśnijcie sobie wszystkie, czy zostało wysłane. Proszę posprawdzać. Z tego co wiem, to pani właśnie raczej wysyła wszystkim. Jest było poprawionych ogólnie. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Jest to o tyle potrzebne, dlatego że teraz są zmieniane obszary, znaczy będzie następny przetarg nad firmę utrzymaniową. Jeśli decydujemy się na firmę utrzymaniową, mogę to być też uchwała zarządu, ale w związku z tym, że jest sesja, to weźmy to na sesję. Jeśli byłaby to
z firmy utrzymaniowej muszą te nasze środki również jakby włączyć w kontrakt, że jest większe zamówienie, dlatego że jak oni by skończyli latać dziury, te, które są z podstawowego zakresu, to efekt byłby taki, że zlecenie jakby nie przyjmie i to potem są aneksy czy dodatkowe przetargi. Tak jest. Oprócz widzę dyskusję. Pani Tadziu, coś pan chce w tej sprawie? Nie, nie. Nie, bo myślałem, że jakoś pani nie radzi. Nie zachęcam, ale jak ktoś ma coś do powiedzenia, to będzie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radni jest za wzięciem uchwały według druku nr 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że przyjął uchwałę według druku nr 4. Proszę państwa,